Cześć, siemanko. Jak widzicie, orzemy. Dzisiaj wiosenna orka. Właściwie tylko ten kawałek, bo tylko to pole nie zostało zaorane pod owiec. Poza tym wszędzie zaoraliśmy już na zimę. Tutaj nie orałem z tego względu, że był właśnie stóg na tym polu, jeżeli pamiętacie z filmu zwożenia słomy. Jak nie, to właśnie wam się wyświetla karta, możecie sobie zobaczyć. I zostawiłem po prostu, nie chciałem odorywać od stogu. Tym bardziej, że i tak bym musiał tu na wiosnę wsiadać i ten mały firtel po stogu zaorać. Tak to zaoramy wszystko za jednym razem. A pole, jak widzicie, no nie jest duże, więc za duża to różnicy nie zrobi. No i... To na głębokość nie wiem, coś będzie około 20 cm, mi się tak wydaje, może nawet nie być. No nie mamy tu za dobrych ziem, więc nie ma co głębiej orać. No bo bez sensu, no piach wyorywać. Sami słyszycie, że będzie tutaj owiec, więc no już w domyśle wiecie, że za mocnych ziemi to tu nie ma. No i lecimy na pług, oczywiście jest ustawiony w miarę, się daje, że dobrze. Bez trzymania kierownicy, ciągnik idzie sam. Ten jest dobrze ustawiony. Idzie sobie. 1600 obroty, no nawet nie mam w tej momencie. O, teraz 1600, 9 km na godzinę. No idzie robota. Mamy pole trochę. Jest takie na przetarcie w sumie tylko, bo resztę będziemy orać pod kukurydzę. Dopiero to później. Tak, a tutaj robimy tylko vloga, bo bez sensu. No bez sensu na tym kawałku robić film pod muzykę, więc z tego macie tylko vloga i nic więcej. A co? Film dłuższy będzie z orki właśnie pod kukurydzę. Bo jeżeli wszystko wypali i powiodą się, że tak powiem, rozmowy, to będzie coś do tego zestawu dodatkowego. Co prawda na testy tylko. Ale ja z chęcią przetestuję sobie to. Zobaczymy. Na razie chcę to przetestować. A specjalnie właśnie pod kukurydzą mam trochę twardsze kawałki niektóre, więc zobaczę sobie, jak to będzie sobie radziło. O, dwójka na trójkę. Idzie fajnie, już widać, że puściło do samego dna. Jest elegancko. Z tego miejsca chciałbym też przeprosić wszystkich, którzy mówili mi, że źle założyłem listwy. Tak, mieliście rację, założyłem je źle. Wszystkie już są obrócone, są założone tak, jak powinny być. A więc w tym miejscu zwracam o wszystkim honor. Tak, mieliście rację. Bo nie dostałem. Nie, po prostu mnie zmyliło zdjęcie na stronie Agromasza, gdzie po zdjęciu liczyłem, że one są właśnie w inną stronę wygięte. No niestety mój błąd. Człowiek myli się, to nie ma się. No. Tak, dokładnie. Pomyliłem się, już są przełożone teraz te listwy przedłużające są przełożone, są obrócone. Jest dobrze teraz. Tak, jest dobrze, dokładnie. Poprawa borcy jest od razu. No to myślę. Ale widać, no się będą ścierać teraz, nie? Widzę, że są ziemią oblepione. No wiadomo, mokra ziemia po zimie. Popadało troszkę.
No, ostatnio jeszcze padało. O, gorąco się to zrobiło. Otworzymy to. O. Posłuchacie trochę jak mruczy. Zabieramy to z powrotem, zabierzemy to. Będziecie to też zobaczycie, jak wykończam pola. Jak mam trochę sklinę, to zawsze zostawię taki szerokość tego ostatniego przejazdu. A lasek to też jest nasz, więc nie ma sensu podorywać. Potem wszystko i kombajn się rysuje, a gałęzie i tak dalej. Tak to zostawić, lepiej te pół metra więcej. Też kończymy, widzicie, mały kawałek, chwila, moment zaorany. I tyle, i pług dopiero będzie użyty, jak będziemy orać pod kukurydzę.
Podobie, że jest wszystko zaorane. To by było wszystko w tym vlogu. Tu zaorane i czekamy na siebie. Trzymajcie się, cześć.